Szanowni Państwo, witam serdecznie podczas kolejnego panelu, który mam zaszczyt prowadzić na konferencji rynku kapitałowego organizowanej przez Izbę Domów Maklerskich. Czy rynek niepubliczny to koło zamachowe rynku publicznego? Proponuję otwartą formułę panelu. W pierwszej kolejności będę kierować pytania do osób, dla których z racji spełnionej funkcji specjalizacji temat jest najbardziej przyjazny, ale zachęcam wszystkich panelistów do aktywnych wypowiedzi, do komentarzy, do opinii. Chciałbym, żeby ta dyskusja była jak najbardziej dynamiczna w formie interesującej dla uczestników naszego wydarzenia. Z uwagi na dyscyplinę czasową organizatorów uprzejmie proszę o esencjonalne wypowiedzi wszystkich moich panelistów. Szanowni Państwo, witam naszych gości w kolejności alfabetycznej. Piotr Jackowski, partner, praktyka rynków kapitałowych, instytucji finansowych, Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka. Zapraszam serdecznie do zajęcia miejsca. Piotr Koziński, dyrektor Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Aleksander Mokrzycki, wiceprezes zarządu PFR Ventures. Barbara Nowakowska, dyrektor zarządzająca Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego Ministerstwo Finansów. I Rafał Walczak, dyrektor Biura Inwestycji Długoterminowych i Portfelowych Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU. Zapraszam serdecznie do zajęcia miejsc. Szanowni Państwo, gdybyśmy o tym temacie dyskutowali, no może nie rok temu, ale dwa lata temu, nie mielibyśmy w dyskusji elementu zmiany środowiska stóp procentowych z zerowych na dużo wyższe i to na wszystkich rynkach, zarówno w Polsce, jak i na rynkach rozwiniętych. Mielibyśmy również kontynuację do druku pieniądza przez największe banki centralne, zatem tego kapitału, który rozlewał się po świecie, byłoby znacznie więcej niż obecnie, a ponieważ mówimy o kapitale prywatnym i kapitale publicznym, pierwsze pytanie chciałbym skierować do Aleksandra Mokrzyckiego i zapytać o to, czy w tej chwili, w tym środowisku wysokich stóp procentowych, drogiego kredytu, w sytuacji, kiedy mamy przekręcany kurek z dodrukiem pieniędzy, konkurowanie kapitału prywatnego, private equity, o kapitał jest na rynku zauważalne i jakie powoduje to konsekwencje dla tego rynku, panie prezesie? Czy to ma w ogóle znaczenie, czy? Tak, dziękuję. Odpowiedź moja powinna być w tym temacie dosyć długa, ale spróbuję to skrócić. Bezpośredniego przełożenia rynku stóp procentowych na rynek prywatny nie ma. Nigdy go nie było i raczej go nie będzie, ponieważ rynek prywatny rządzi się trochę innymi zasadami. Na rynku publicznym mamy przepływ kapitału między giełdą, lokatami bankowymi i rynkiem obligacji. Natomiast rynek prywatny funkcjonuje w taki sposób, że inwestorzy zobowiązują się do dokonywania wpłat na inwestycje te prywatne. I jak taka inwestycja się pojawi, to oni mają obowiązek na tą inwestycję odpowiedzieć, czyli dostarczyć kapitał. I wzrost stóp nie ma bezpośredniego wpływu na ten rynek, co powoduje, że nie ma tam też tak bardzo wysokiej fluktuacji cen jak na rynku publicznym. Natomiast przechodząc do tego, do odpowiedzi na pana pytania tak wprost, to mówię, bezpośrednio nie ma wpływu, pośrednio jest, bo od stóp procentowych inwestorzy uzależniają parametry funduszy prywatnych, ale to jest dłuższa rozmowa i może nie będę w tej chwili kontynuował. Czyli bezpośredniego wpływu nie mamy, ale wpływ pośredni i owszem. To samo pytanie w kontekście private debt chciałbym skierować do pana Rafała Walczaka z TFI PZU o tą konkurencję i o koszt kapitału, który inwestorzy pozyskują, ponieważ no, w sytuacji, kiedy, no i o stopę zwrotu też, tak, bo w sytuacji, kiedy inwestorzy mogą sobie zapewniać stopę zwrotu pozbawioną ryzyka rzędu 7-8% nawet, no to żeby nakłonić ich do tego, aby skierowali strumień swojego pieniądza na rynek private equity czy private debt, no to jest chyba też wyzwanie, panie dyrektorze. Tak, jest wyzwanie.
tutaj na rynku obligacji widać, że te stopy procentowe mają trochę większe znaczenie niż na rynku private equity. No dlatego, że podnosi się poziom wyższej stopy, tej stopy wolnej od ryzyka jest dużo wyższy, w związku z tym podmioty, które chcą pozyskać to finansowanie, muszą stanąć przed dylematem wyższych stóp procentowych. I tutaj widać, że ten wpływ jest, natomiast wszystko zależy od tego, jaka jest cena. Jeżeli mniejsza jest podaż pieniądza, a popyt jest stały, no to wiadomo, że musi wzrosnąć cena. I widać, że na rynku europejskim, na rynku obligacji, euroobligacji, w zeszłym roku, na początku roku był taki problem z płynnością, z dostępnością inwestorów, natomiast emitenci zdecydowali się na podwyższenie spreadów, akceptację wyższych spreadów i ten rynek z powrotem wrócił przy dużo wyższych rentownościach. W Polsce mamy ten problem, że emitenci jeszcze mają problem z akceptacją tych spreadów i tak naprawdę dopiero w momentach, kiedy rolujemy te obligacje na rynku publicznym, no to jest jakaś weryfikacja tego spreadu. A skoro przez tyle lat mieli dostęp do bardzo, bardzo taniego finansowania, to nie dziwię się rzeczywiście, że mają problemy z tymi spreadami, które się w tej chwili na rynku pojawiły. Zatem kiedy mamy już tą diagnozę kosztu i ilości dostępnego kapitału na rynku i czy to jest ważne pośrednio, bezpośrednio dla rynku niepublicznego, dla private equity, dla private debt. Nie będę wspominał tu o takich rzeczach jak crowdfunding udziałowy i tak dalej, ponieważ są to rzeczy raczej w tej chwili marginalne, skoncentrujemy się na tych głównych obszarach. Chciałbym zapytać panią Barbarę Nowakowską o bariery rozwoju tego rynku niepublicznego, bo mamy ten temat sformułowany, czy rynek niepubliczny to koło zamachowe rynku publicznego. No, ale żeby było kołem zamachowym, to nie może mieć barier rozwoju albo mieć przynajmniej bariery, które są relatywnie nieduże. I czy można osiągnąć, czy łatwo osiągnąć jest w ogóle ten efekt synergii między rynkiem niepublicznym i rynkiem publicznym. Wczoraj, przygotowując się do tego panelu, rozmawiałem z panem Aleksandrem i obrazowo pokazał mi dwie filiżanki, które stały na dwóch końcach stołu i powiedział, proszę zobaczyć, panie redaktorze, teraz jest tak, one stoją na samym końcu. O, może pan zademonstruje dokładnie. A chodzi o co, panie prezesie? Właśnie, chodzi o to, żeby były bliżej siebie i aby była ta synergia. Pani Barbaro. Pozwolę się odnieść. Proszę bliżej mikrofon. Do wypowiedzi pana redaktora, który powiedział, że to teraz już wiemy, jaka jest dostępność i koszt kapitału. I również do wypowiedzi Aleksandra, który powiedział, że to tak naprawdę nie ma znaczenia. Otóż problemem dla rynku private equity w tej chwili, fundamentalnym problemem jest brak kapitału czy ogromne trudności w pozyskaniu kapitału do funduszy. Inwestorami w funduszach private equity i w funduszach private debt są instytucje finansowe. Przede wszystkim to są fundusze emerytalne, ubezpieczyciele, sovereign debt, wealth funds, to są instytucje rozwoju takie jak PFR i tak zwane family offices, ale generalnie inwestorzy instytucjonalni, polskich inwestorów instytucjonalnych inwestujących na tym rynku nie ma. Fundusze, które są aktywne na polskim rynku i inwestują i znają państwo choćby z ostatnich lat najbardziej takie prominentne inwestycje, które następnie znalazły się na giełdzie, na przykład Dino czy Allegro, to spółki jakby wyhodowane przez fundusze private equity. Te fundusze mają problemy ze zebraniem kolejnej generacji, czy te firmy mają problemy z zebraniem kolejnej generacji funduszy. Dlaczego tak jest? Bo w skali Europy to są bardzo małe podmioty. Instytucje finansowe europejskie dzisiaj chcą inwestować dużo większe kwoty, więc te pieniądze idą do dużo większych podmiotów. Podmioty o takiej wielkości zwykle są finansowane kapitałem krajowym. Czy to w Niemczech, czy to we Francji, czy w Wielkiej Brytanii. Większość środków w tego rodzaju funduszach pochodzi ze źródeł krajowych. W
Polsce tych źródeł krajowych nie ma i fundusze aktywne na polskim rynku w większości finansują się właśnie ze źródeł międzynarodowych. Ostatnio, co prawda, to jaskółką jest PFR, który inwestuje od kilku lat w fundusze private equity i to jest pierwszy krajowy inwestor na rynku private equity. I ja jeszcze zrobię takie krótkie wyjaśnienie terminologiczne. Mówi się o private equity bardzo często jako o klasie aktywów, która obejmuje wszystkie etapy inwestycji w spółki, od bardzo wczesnych, seedowych, zalążkowych inwestycji, aż do największych. My będziemy mówić raczej private equity i venture capital, rozumiejąc venture capital te wcześniejsze etapy, private equity te późniejsze. Bardzo dziękuję za pokazanie tego obrazu rynku i poszczególnych elementów, które na ten rynek się składają, jak również wagi. Podała Pani kilka przykładów spółek, które zadebiutowały na giełdzie warszawskiej, które były wprowadzone, jak Pani to określiła, wyhodowane czy też wychowane przez private equity do tego, aby na tym rynku zadebiutować. O wyjściach private equity ze spółek jeszcze będziemy rozmawiać, ale chciałem teraz porozmawiać o kwestiach związanych z regulacjami, o roli instytucji publicznych, instytucji nadzorujących i zapytać, no, czy kształt tego rynku, który w tej chwili mamy, o tej większej trudności z dostępem do kapitału, o którym mówiła pani Barbara Nowakowska, czy to przypadkiem nie sprzyja temu, aby część tego rynku private equity, no, trochę dryfowała w kierunku, nie chcę powiedzieć szarej strefy, ale takiej strefy, która jest mniej uregulowana albo gdzie te regulacje no tak nie do końca chętnie są widziane, przynajmniej w takiej rozbudowanej formie. O to chciałem zapytać pana Piotra Kozińskiego z Komisji Nadzoru Finansowego, bo mówimy o wielkich private equity, wielkie nazwy, wiemy, są świetnie uregulowane, mają bardzo dobrych, transparentnych inwestorów. No ale to nie cały rynek private equity, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Może zacznę od podziękowań. Dziękuję, że zostałem zaproszony do tego panelu, zwłaszcza, że znalazłem się w wyśmienitym gronie. Dziękuję też państwu, że pofatygowaliście się państwo tutaj do nas. Jesteście chyba najtwardszymi fanami rynku niepublicznego. Jak widać, nie jest ich wielu. Co do pytania. Tak, no proszę pamiętać o tym, że my z natury swojej mamy trochę inne spojrzenie niż pozostali uczestnicy dzisiejszego naszego spotkania. Trochę inaczej na to patrzymy. Patrzymy pod kątem, jeżeli mogę tak powiedzieć, substancji nadzorczej czy regulacyjnej, na której straży stoimy. Także trochę jest tak właśnie, jak pan redaktor był uprzejmy powiedzieć. Dostrzegamy pewne ruchy, czy też większe ruchy w obszarach, gdzie ten reżim regulacyjny jest trochę mniejszy. Żeby być bardziej precyzyjnym, ja trochę innymi pojęciami będę się posługiwał niż moi szanowni przedmówcy, bo ta substancja nadzorcza, o której tutaj mogę głównie powiedzieć, to jest podzbiór alternatywnych funduszy inwestycyjnych, czyli alternatywne spółki inwestycyjne. I tam faktycznie ten ruch dostrzegamy. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę na efekt bazy, bo ten rynek stosunkowo niedawno wystartował i startował od zera, więc pomimo, że te przyrosty z roku na rok są dosyć istotne, tak, bo to pan prezes kiwa głową, może nie wszyscy wiedzą, na koniec 2020 roku to były jakieś 4 miliardy aktywów w zarządzaniu, na koniec 2021 to już było ponad 8 miliardów. Proszę bliżej mikrofon. Tak. To wcześniej było słychać, czy nie? Było, ale teraz jest lepiej. To dobrze. No, nie potrafiłbym powtórzyć tego jeszcze raz. Czyli przyrost ponad 100%, tak? Na koniec 2022 nie mamy jeszcze pełnych danych, bo też proszę wziąć poprawkę na to, że
jakość tych podmiotów z punktu widzenia nadzorcy odbiega od idealnej. Mówię to, ponieważ nie mamy jeszcze pełnych danych. Na podstawie 80% raportów, jakie do nas spłynęły, możemy powiedzieć, że jest to około 9,5 miliarda. Także przyrost jest znaczny. Zainteresowanie z naszej perspektywy wzrasta. Wzrasta też obszar, który podlega pod naszą opiekę. Może to postawię kropkę, a później będzie jeszcze pan. Ja dopytam pana dyrektora, korzystając, że jest pan przy głosie, bo powiedział pan o tym, że mamy alternatywne spółki inwestycyjne. One mogą przekształcać się później w AFI. Potem mogą w drodze swojego rozwoju przekształcić się w TFI, bo już potem idziemy jakby też w tym kierunku. Czy gotowość takich podmiotów do tego, no bo mówimy o ścieżce, która wzmaga regulacje. Nawiążę do początku mojej wypowiedzi. Czy widzi pan skłonność wśród tych podmiotów private equity do tego, aby przechodzić taką ścieżkę właśnie, która wiedzie do coraz większej transparentności, ale coraz większych kosztów i coraz bardziej poddawana jest właśnie tej fazie regulacyjnej? Czy nie wiem, mógłby pan jakieś przykłady podać z Polski, jeśli chodzi na przykład o spółki, które są notowane na rynku publicznym? Myślałem, że się wywinę, a tu pan redaktor ciśnie. Nie wiem, jak długo mogę mówić, więc w razie czego, panie prezesie, prośba, proszę mnie kopać. W każdym razie tak, no tu trochę inny podział jest. Mianowicie ASIE są, jeżeli mogę tak powiedzieć, częścią, podzbiorem alternatywnych funduszy inwestycyjnych, specyficzną częścią charakterystyczną dla naszego krajobrazu regulacyjnego, dla naszego polskiego krajobrazu regulacyjnego. I jeżeli idąc tym tropem, o którym pan redaktor powiedział, czyli poziomem restrykcyjności reżimu regulacyjnego, pod jaki dane podmioty podlegają, to faktycznie tak jest, że idąc od góry, gdzie mamy towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które mogą zarządzać FIO i, przepraszam za skróty, funduszami inwestycyjnymi otwartymi, ale również z FIO, czyli specjalistycznymi i FIZami, funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, które już są tymi AFIami. Tutaj mamy właśnie ten reżim wysoko postawiony i o tym możemy długo rozmawiać, czy potrzeba, czy nie potrzeba, czy daje to jakieś bezpieczeństwo, czy nie. Mamy potem, można powiedzieć, szczebelek niżej. Mamy później szczebelek niżej te alternatywne spółki inwestycyjne jako podzbiór tych AFI, które tak naprawdę no, ten reżim regulacyjny zbyt dolegliwy i restrykcyjny nie jest. I jeżeli dobrze zrozumiałem pytanie pana redaktora, czy dostrzegamy przejścia z jednego obszaru w drugi, to nie wiem, czy nie powinien być inny adresat tego pytania. Natomiast zdarza się oczywiście. Nie jest to jakiś gremialny ruch, nie jest to jakiś trend. Natomiast widzimy zwiększone zainteresowanie tym obszarem, gdzie tych regulacji jest mniej. Z różnych względów. Z różnych względów. Bardzo proszę, pani Barbara. Ad vocem, to chciałam tylko powiedzieć, że jest fundamentalna różnica pomiędzy reżimem regulacyjnym dla funduszy otwartych i dla funduszy private equity, czy dla funduszy rynku publicznego i dla funduszy rynku prywatnego. To jest wyrażone w dyrektywach europejskich, gdzie mamy dyrektywę UCITS i tam są regulowane zarówno firmy zarządzające, jak i fundusze. Oraz mamy dyrektywę IFMD, czyli ZAFI po polsku, gdzie są regulowani wyłącznie zarządzający. I to jest jakby fundamentalna różnica. A drugą kwestią jest transparentność. Jeśli mamy inwestorów detalicznych w funduszach, to transparentność, bo transparentność obowiązuje wobec inwestorów, więc musi być transparentność publiczna. Natomiast jeśli mamy inwestorów prywatnych, to obowiązek informacyjny do inwestorów jest zachowany bez publicznej transparentności wyników funduszu. I tutaj są po prostu zupełnie inne reżimy i zupełnie inne wymagania. Bardzo dziękuję. Przygotowując się do tego panelu, rozmawiałem z wieloma osobami i usłyszałem kilka propozycji, które miały wspólny mianownik. Stwórzmy coś w rodzaju, albo może po prostu,
strategię rynku niepublicznego. No bo mamy strategię rynku kapitałowego, domyśle rynku publicznego. No i jest pytanie, skoro mamy takie duże bogactwo tego rynku, jak się okazuje z naszej debaty, skoro mamy tak mocno rosnące dynamicznie aktywa, o czym powiedział pan dyrektor Koziński, to może czas rzeczywiście na to, żeby stworzyć strategię podobną do strategii rozwoju rynku kapitałowego. I to pytanie chciałem skierować do pani pełnomocniczki Katarzyny Szwarc. Gdyby pani miała taką strategię stworzyć, a później ją wykonywać tak jak dla rynku kapitałowego, to podjęłaby pani się takiego zadania? Odpowiem pod koniec mojej wypowiedzi na to pytanie, a teraz cofnę się dosłownie o dwa kroki, ponieważ ja nie tylko z racji nazwy stanowiska mam skłonność do patrzenia na tego rodzaju wyzwania właśnie z perspektywy takich strategicznych problemów i większego obrazka, niż tylko wyzwań o charakterze regulacyjnych. W ramach realizacji nomen omen strategii rozwoju rynku kapitałowego wykonaliśmy naprawdę we współpracy tutaj przy ogromnym wsparciu ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, kawał pracy analitycznej i patrzenia na to, jakie są te najważniejsze wyzwania związane z kosztami, stopami zwrotu na naszym rynku kapitałowym publicznym. I tam nam bardzo wyraźnie wychodzi, że o ile jesteśmy względnie porównywalni do rynków konkurencyjnych w regionie i nie tylko pod względem kosztów bezpośrednich, to na naszym rynku kapitałowym, na naszej giełdzie naprawdę wysokie są koszty pośrednie, tak zwane koszty spreadów. I jest bardzo wyraźna korelacja pomiędzy tym zjawiskiem a wielkością notowanych na giełdzie spółek. I teraz, where am I going with this, jak to się mówi? Z drugiej strony są świetne analizy Polskiego Funduszu Rozwoju, które pokazują, że na polskim rynku kapitałowym, o ile mamy dobrze zagospodarowany ten aspekt finansowania seed, finansowania venture, a z drugiej strony New Connect dla młodszych spółek oraz rynek GPW, to mamy po prostu ogromną lukę finansowania na etapie private equity. Ja mam taką dość mocną hipotezę graniczącą z przekonaniem, że te dwie kwestie są powiązane. To znaczy, ponieważ nie mamy dobrych funduszy private equity, które pomagałyby nam te spółki rozwijać, wspierać zarząd w patrzeniu, gdzie można by zaprowadzić lepszą efektywność, gdzie rozwijać nowe rynki, być może nowe usługi, nowe produkty, profesjonalizować się tak, aby być gotowym do wejścia na giełdę i przyjęcia na siebie tych obowiązków compliance, obowiązków transparentności, takiej też już przywyknięcia do tych kontaktów z inwestorami. Przez to, że nie działa rynek prywatny, to przestaje nam się spinać rynek publiczny. I dlatego ja bardzo bym chciała, i takie kroki już w Ministerstwie Finansów podejmujemy, aby ta na dzisiaj jeszcze przysłowiowa strategia rozwoju rynku kapitałowego 2.0 była właśnie o rynku prywatnym. Bardzo ciekawa opinia, warta zapamiętania. Proszę Państwa, Pan Prezes Aleksander Mokrzycki, taka strategia jest nam rzeczywiście potrzebna. Pan również dostrzega tą słabość tego rynku i konieczność uzdrowienia tego rynku, aby uzdrowić rynek publiczny, rynek kapitałowy. Bardzo dużo w Bukowinie mówimy o tym, że ten rynek jest słaby w tej chwili. Czy posłużę się takim biblijnym porównaniem, panie prezesie? Mamy jedną z biblijnych historii, kiedy aby uzdrowić ciało, najpierw trzeba uzdrowić duszę. Czy można powiedzieć, że rynek niepubliczny jest tą duszą potrzebną do uzdrowienia ciała rynku kapitałowego, rynku publicznego? W pewnym sensie tak. Ja trochę tutaj z zaciekawieniem przyjeżdżam co roku i obserwuję dyskusję, która miała miejsce tutaj w tej sali plenarnej przed obiadem. To najpierw taki komentarz do tego pana redaktora i powiem szczerze, trochę jestem zdziwiony, jak wszyscy się kręcimy w kółko. Bo tak naprawdę to, że nasza giełda odstaje od rynków zagranicznych, jest w jakimś sensie oczywiste dla wszystkich uczestników, a ona odstaje dlatego, że brakuje nam kilku istotnych elementów, które są związane z rynkiem właśnie prywatnym.
Oczywiście jest kwestia, to jest dłuższa dyskusja, ale powiem kilka przykładów, bo my tutaj troszeczkę tak skaczemy z różnego innego tematu na drugi. Jeden z przykładów to jest taki, że proszę sobie wyobrazić, że w Polsce poza Polskim Funduszem Rozwoju, co do PZU nie będę się wypowiadał, to tutaj może przedstawiciel będzie mógł ewentualnie skomentować, to nie ma dużych inwestorów, którzy inwestują w krajowe zespoły private debt, czy w krajowe zespoły private equity, czy venture capital. Nie ma. I teraz, jak patrzymy sobie na rynek najbardziej rozwinięty amerykański, ale także europejskie, to zawsze jest tak, że jak kończy się prywatyzacja, czyli dany kraj nie ma już więcej spółek prowadzących na giełdę tych takich państwowych, no to te spółki, one się pojawiają właśnie z rynku niepublicznego. Jeżeli popatrzymy sobie na wszystkie największe spółki technologiczne w Stanach Zjednoczonych, każdą jedną, to nie muszę nawet, nie byłbym w stanie ich wszystkich wymienić, bo to jest Cisco, Amazon, Microsoft, Netflix, Facebook. Wszystkie te spółki rozwijały się tak samo, czyli były finansowane przez kilkanaście lat przez rynek niepubliczny. I następnie, jak spółki urosły do dużych rozmiarów, były wprowadzone na giełdę. U nas tego procesu nie ma, ponieważ nie ma kapitału wystarczającego krajowego, żeby finansować rynek niepubliczny. I teraz to, co jest dla mnie dziwne, to jest to, że prawda, inwestorzy narzekają na słabe stopy zwrotu na giełdę. A nikt się nie zastanawia, jakie są stopy zwrotu na rynku niepublicznym. My jesteśmy inwestorem, tak jak powiedziałem, w wielu funduszach, już prawie w 70 i polskich, i zagranicznych. I stopa zwrotu jest po pierwsze pozytywna i jest bardzo wysoka. I nie mamy problemów, że nagle mamy spadek o, nie wiem, 20-30% na którejś inwestycji. Także ja uważam, że kończąc już wypowiedź swoją, potrzebujemy odważnych zmian w Polsce, wręcz troszeczkę innowacyjnych, które mam nadzieję, że tu w współpracy z KNF-em i Ministerstwem Finansów dokonamy, aby ten rynek naprawić. I jeżeli naprawimy tą część rynku niepublicznego, to rynek publiczny naprawdę się rozwinie w znacznie większym stopniu niż się obecnie rozwija organicznie. I ostatnia kwestia, bo mamy tutaj też pana mecenasa, to też bym chciał ewentualnie, żeby pan mecenas się odniósł. Ja podam państwu przykład. Jeszcze jednym taki, który jest dla mnie oczywisty, bo no mi jest łatwo mówić, prawda, bo ja pracowałem 10 lat na rynku niepublicznym, kilkanaście na najpublicznym. Ale jeden przykład. W Polsce brak jest wehikułów prawnych do funkcjonowania dla inwestorów dużych, niepublicznych. ASI nie jest wehikułem, ASI jest powiedzmy formą prawną, która dodatkiem do wehikułu prawnego, to jest, nie będę wchodził w szczegóły, ale nie jest sensem stricte wehikułem, bo ASI działa jako spółka z o.o., spółka komandowakcyjna. I teraz tylko już zupełnie kończąc, jeden przykład. W Luksemburgu, jeżeli inwestorom nie podoba się firma zarządzająca, zwołują zgromadzenie inwestorów i dokonują zmiany firmy zarządzającej. U nas w kodeksie spółek handlowych jest spółka komandytowa czy komandowa akcyjna. No nie ma takiej możliwości. Jeżeli mamy fundusz inwestycyjny zamknięty, kompletna katastrofa z mojego punktu widzenia, bo ja miałem bardzo negatywne doświadczenia w tym obszarze, ale to też nie chcę o tym mówić w tej chwili. Funduszu inwestycyjnym zamkniętym jest, on się nie nadaje kompletnie na rynek niepubliczny. I to są takie najprostsze rzeczy, bez wprowadzenia których my jako kraj nie będziemy w stanie pójść do przodu. I one wymagają odwagi, inicjatywy
i zrozumienia trochę w szerszym kontekście. Przepraszam za długą wypowiedź, ale tych tematów jest dużo. Wnioski myślę do tego, że jednak taka strategia jest chyba godna zarysowania dla rynku publicznego. Bardzo proszę. Aby lekko zainspirować kierunek dalszej dyskusji, proszę Państwa, bo ja mam wrażenie, że tutaj niebezpiecznie zbaczamy w kierunku takiej tylko częściowo słusznej tezy, że problemem są regulacje lub też ich brak. I to oczywiście bez wątpienia jest jedno z wyzwań, które być może będzie trzeba zaadresować. Natomiast wydaje mi się, że tutaj na ten problem trzeba spojrzeć szerzej i dlatego mówię, że zainspirować dalszą dyskusję, bo być może Państwo macie jakieś przemyślenia, którymi moglibyście się podzielić, to znaczy gdzie jeszcze szukać tych wyzwań, tak? Bo to, co słyszymy od funduszy private equity, to nie tylko to, że brak wehikułów, ale też, że na przykład mają problem po prostu z wejściem w kontakt nawet z takimi investable spółkami, które byłyby przygotowane na to, aby z tego typu inwestorem pracować. Także tego typu barier też jakby apeluję trochę o to, żeby ich gdzieś tam nie spuszczać z oka. Bardzo dziękuję za zainspirowanie. Zatem wracamy do spółek, Szanowni Państwo, i do tego kontaktu z inwestorami z rynku niepublicznego. Ale zanim będzie tak, jak mówiła Pani pełnomocniczka, czyli zastanowimy się, dlaczego nie ma tego kontaktu między spółkami a posiadaczami kapitału z rynku prywatnego, to zapytam, dlaczego, kiedy już te spółki mają takich inwestorów z private equity, dlaczego tak rzadko kierują się na giełdę? Dlaczego giełda nie jest tym preferowanym, tą strategią preferowaną wyjścia dla private equity? No, dla private equity giełda powinna być naturalnym, rynek publiczny naturalnym partnerem. Obserwujemy, że tego zjawiska nie ma. Tych debiutów mamy mało. Wymienione tutaj na przykład Dino jest szczytnym przykładem, ale niestety jest jednym z nielicznych przykładów. I chciałem właśnie zapytać o to pana mecenasa Piotra Jackowskiego z kancelarii DZP, który ma doświadczenie właśnie na rynkach kapitałowych, doświadczenie transakcyjne i pracuje na tym styku, jak się domyślam, panie mecenasie, między spółkami, partnerami w private equity i tymi, którzy na rynku kapitałowym chcą ewentualnie dokonać dezinwestycji poprzez giełdę. Dlaczego tego jest tak mało? Dzień dobry Państwu. Pytanie jest ciekawe, ale ja nie do końca zgadzam się z zawartą tezą w tym pytaniu. Bardzo proszę. Ja spróbuję takie trzy stopklatki pokazać. Pamiętam jeszcze czasy, gdy Kancelaria Domański-Zakrzewski-Palinka mieściła się w budynku WFC przy ulicy Emilii Plater, którym było takim centrum rynków, bym powiedział, i z uwagi na banki inwestycyjne, doradców private equity, doradców prawnych również. I wtedy ja pamiętam, że fundusze private equity zaryzykuje twierdzenie, że seryjnie uczestniczyły czy wychodziły poprzez IPO. I to może dla zobrazowania, jaki był wtedy sentyment, to jedna z pierwszych transakcji, w których uczestniczyłem, reprezentowaliśmy funderów. Po drugiej stronie był uznany fundusz inwestycyjny i spór dotyczył tego, dlaczego oni nie chcą wejść na giełdę, mimo że to mieli w umowie inwestycyjnej. Spór dotyczył o to, że fundusz nie miał możliwości przekształcenia spółki za spółkę akcyjną, co było, jak wiadomo, koniecznością, żeby się wylistować. Druga stopklatka sprzed kilku lat, tą transakcję już w jakiś sposób prowadziłem i tam duży uznany instytucjonalny fundusz inwestował, którego reprezentowaliśmy, inwestował w poważny biznes i obie strony przewidywały jako jedną strategię wyjście przez giełdę, z tym, że zdawały już sobie sprawę, że to wyjście może być utrudnione i klauzule, które dotyczyły kto, kiedy i w jakich okolicznościach może przez tą giełdę wyjść, to nie była taka, powiedzmy, standardowa klauzula, tylko liczyły 25 stron. I trzecia stopklatka. W zeszłym roku, tak żeby zobrazować te nastroje, które są na rynku, jedna z transakcji, która to obrazuje, to była transakcja polegająca na tym, że dla klienta pomagaliśmy mu nabyć pakiet kontrolny spółki notowanej, następnie poprzez różne wezwania zdobyć upragnione
procenty umożliwiające wyciśnięcie squeeze-out, delisting i 100% spółka prywatna. W tej chwili taką transakcję również prowadzę, nawet po tej konferencji mam jakąś rozmowę na ten temat. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to nie jest tak, że private equity, tak jak ja rozumiem, gdzie swoboda wyjścia z inwestycji jest tym dobrem, bym powiedział, bronionym jak niepodległość i słusznie, nie chcą na rynku publicznym kończyć swojej inwestycji. Co więcej, uważam, że to nie jest tak, że delistingi to jest coś złego, bo to bardzo często jest początek nowego cyklu inwestycyjnego i te spółki też mogą wrócić kiedyś na rynek. Jak koleżanki i koledzy Rzeczpospolitej to podsumowali, opieram się na ich, nie weryfikowałem tego, opieram się na tych danych, w ostatniej dekadzie 190 spółek zeszło z giełdy, 160 było debiutów, w tym jeżeli się odsieje te, które były na New Connectie, to jest jeszcze smutniejszy ten bilans i właśnie o ten bilans chodzi. No z jednej strony mieliśmy Allegro, ponad 10 miliardów złotych, bardzo duże zainteresowanie tam, z tego co pamiętam, to redukcje w tej transzy dla inwestorów indywidualnych sięgały 85%, więc no może nie czasy Banku Śląskiego, ale te złote czasy polskich IPO się przypomniały. No ale z drugiej strony taka sytuacja, kończąc już swoją wypowiedź, przygotowując się do tego panelu, rozmawiałem czy też z klientami, czy z osobami, które od strony private equity zajmują się tymi sprawami, z pytaniem właśnie, a z czego to wynika, tak? Między innymi miałem możliwość zadania pytania chyba najbardziej popularnemu w tej chwili analitykowi globalnemu o polski rynek private equity i IPO i on podał 5 przyczyn. Ja bardzo krótko Państwu te przyczyny przedstawię. Ograniczona płynność. Polski rynek akcji jest stosunkowo mały i niepłynny w porównaniu z innymi rynkami europejskimi, co może utrudniać funduszom private equity szybkie wyjście z inwestycji po atrakcyjnej cenie. Drugie, zmienność. GPW historycznie charakteryzowała się większą zmiennością niż inne rynki europejskie, co może zwiększać ryzyko znacznych strat dla inwestorów, w tym funduszy private equity. Trzecie, ograniczona liczba dużych spółek. Liczba dużych spółek publicznych notowanych jest stosunkowo ograniczona. Tu skracam już wypowiedź, żeby nie przedłużać. Czwarty powód, ograniczony dostęp do kapitału, co też dzisiaj już w trakcie tego panelu było akcentowane. I piąte, środowisko regulacyjne. I to, żeby zaciekawić Państwa, tym popularnym, globalnym analitykiem był ChatGPT. Oby, Szanowni Państwo, sztuczna inteligencja kiedyś nie stanęła zarówno na tej scenie, jak i w miejscu, w którym mamy obecnie publiczność. Natomiast bardzo, bardzo interesujące przykłady pan mecenas podał, mówiące nam o tym, że są różne motywacje na różnych etapach rozwoju spółek, żeby być bliżej albo dalej od private equity, od private debt. Chciałem zapytać pana dyrektora Rafała Walczaka. Często bywa tak, że w tej drodze, tak można powiedzieć, takim DNA finansowania firmy, która ostatecznie może trafić na rynek publiczny, mamy na przykład, nie wiem, zmiany własnościowe, mamy management buyout, mamy wiele innych sytuacji, kiedy, mówiąc kolokwialnie, trzeba podstawić gotówkę. Albo przez private equity od inwestorów, albo właśnie z długu. Proszę powiedzieć, jakie jest zapotrzebowanie firm na tego typu finansowanie, jeśli chodzi o dług i jaka jest przewaga tego rynku niepublicznego w dostarczeniu takiego kapitału w tej drodze, w tym DNA finansowania firmy? To finansowanie długiem jest bardzo potrzebne na, powiedzmy, wczesnym, średnim etapie rozwoju spółki, no bo te spółki są zwykle kupowane od prywatnego inwestora, prywatnego właściciela. Powiedzmy, że mają duży potencjał na zwiększenie profesjonalizmu zarządzania tą spółką i efektywnością. No i tutaj zwykle wchodzą fundusze private equity i venture capital. I one potrzebują zwykle długu do rozwoju. I PZU ma taki portfel, w którym
w którym takie finansowanie jest dostarczane i część tych spółek, które tutaj były wspomniane, które weszły, uczestniczyliśmy w tym finansowaniu. I to finansowanie jest. Teraz rozmawiamy trochę o takim ciężkim momencie w ogóle rynkowym dla private equity, no bo jesteśmy po rally z roku 2021 i te wyceny bardzo mocno się poszły do góry. Teraz dzięki... Ale znaczy, mówi pan o wycenach spółek? Mówię o wycenach, generalnie wycenach... Aktywów? Aktywów. Okay. Fundusze private equity miały bardzo dobre zwroty w 2021 roku. Pierwsza połowa 2022 też była bardzo dobra. No ale wzrost stóp procentowych, sama prosta matematyka, dyskontowanie tych samych aktywów wyższymi stopami procentowymi powoduje, że te aktywa są warte mniej. No i na ten moment ten rynek jest zamurowany. Właśnie przez to, że wyższe stopy procentowe, inwestorzy, którzy chcą dokonać tych wykupów lewarowanych, muszą się liczyć z wyższym kosztem finansowania, w związku z tym... Czyli wracamy do początku naszego panelu, tak? Do tych elementów, o których rozmawialiśmy. Tak. I te stopy procentowe powodują, że ten biznes musi się w jakimś sensie przecenić, czego właściciele tych biznesów nie chcą na ten moment zaakceptować. No i trochę to, co powiedziałem na rynku, co się stało na rynku publicznym obligacji, na rynku euroobligacji, to się dokonało i ten rynek z powrotem ruszył. Więc na ten moment myślę, że na pewno samo środowisko wysokich stóp procentowych nie pomaga. Bardzo dziękuję. Nawiązując do wypowiedzi pana mecenasa Jackowskiego, chciałbym zapytać panią Barbarę Nowakowską, czy to nie jest trochę tak, bo chciałbym troszkę wrzucić dziegciu do tej beczki private equity, beczki miodu oczywiście. Czy to nie jest tak, że trochę traktuje rynek publiczny private equity jako taką ulicę jednokierunkową? To znaczy dowieźć do giełdy, zrobić dezinwestycję, zamknąć temat i koniec. A private equity nie jest zainteresowane w tym, żeby dowozić spółki, w których ma udziały, po świeży kapitał. Po to, żeby poszły tak naprawdę po świeży kapitał. No bo w sumie, skoro one mogą ten kapitał zapewnić, to po coś na rynek publiczny, po to, żeby emitować akcje czy obligacje. Czy pani się z taką krytyką zgodzi? Nie, fundamentalnie się nie zgadzam. Znaczy, giełda jest dla spółek, dla funduszy private equity sposobem wyjścia. To jest oczywiste i to nieprawda, że fundusze nie chcą wychodzić przez giełdę. Chcą wychodzić przez giełdę, tylko to bardzo zależy od stanu giełdy. I od wycen. Słucham? Od wycen również. Tak, od wycen, od płynności, generalnie od stanu giełdy. I tu w ogóle nie mamy czasu, żeby to analizować, ale pan mecenas trafił w sedno. To są wszystkie czynniki, które należy uwzględnić. Natomiast spółki, fundusz musi wyjść, dlatego że musi oddać pieniądze inwestorom i jest w spółce tylko na jakiś czas. Jeśli wychodzi przez giełdę, to musi zapewnić potencjał wzrostu wartości kolejnym inwestorom, dlatego że gdyby tego nie zrobił, no to jest gra jednorazowa, tak? Więc no najlepszym przykładem z ostatnich lat jest Dino, które po IPO i całkowitym wyjściu funduszu ma ciągle gigantyczny potencjał wzrostu. No podrożało dziesięciokrotnie od ceny z IPO, tak jest, prawda? Jest, ale też no, ma ciągle gigantyczny potencjał wzrostu, więc co do zasady, przynajmniej w Polsce, w rosnącej gospodarce, fundusze działające na tym rynku mówią, że tak planują wyjście, żeby zostawić w spółce wartość, z której będą mogli korzystać kolejni akcjonariusze. Wczoraj w panelu był wiceprezes Asseco, które to Asseco w tych wczesnych momentach giełdy to była spółka budowana przez Adama Górala z udziałem funduszu, który wspólnie z założycielem i właścicielem zdecydował emisję. Proszę zobaczyć, gdzie od momentu emisji jest dzisiaj Asseco.
Więc giełda owszem służy wyjściu, ale także służy dalszemu finansowaniu i jest miejscem do budowania wartości spółek. Wiele podczas tej konferencji mówi się o finansowaniu transformacji energetycznej. Mówi się o tym, że banki same nie udźwigną tego, nie ma siły, tak? Biorąc pod uwagę kapitały własne i tak dalej, i tak dalej. I że koniec końców ci, którzy będą chcieli dokonać tej transformacji energetycznej, która jest być albo nie być dla konkurencyjności naszej gospodarki, jak wielokrotnie podkreślono podczas tej konferencji, no, będą poszukiwali kapitału. I mam pytanie do pani pełnomocniczki Katarzyny Szwarc, czy dobrym miejscem będzie rynek niepubliczny właśnie w celu finansowania transformacji energetycznej? No, nasze analizy rzeczywiście wskazują, że w horyzoncie 2050 roku na transformację klimatyczną całej polskiej gospodarki będzie musiało być przeznaczone wiele set miliardów euro. I częściowo oczywiście te nakłady zostaną pokryte przez fundusze publiczne. Natomiast inwestor publiczny sam sobie z tym wyzwaniem nie poradzi. I ja to często mówię, tak? Te 50 miliardów euro w horyzoncie, takiej luki inwestycyjnej w horyzoncie 2050 roku, jak to nam wynika z różnorodnych analiz, to jest z jednej strony wyzwanie, ale z drugiej strony ogromna szansa dla inwestorów prywatnych, aby zrealizować te wysokie stopy zwrotu, aby się dobrze zainwestować w ciekawe, bardzo wzrostowe spółki i sektory. I myślę, że to jest doskonały moment, abyśmy właśnie na rynek prywatny postawili, bo jeżeli go dobrze rozkręcimy, jeżeli dobrze zbudujemy i naoliwimy te mechanizmy przepływu kapitału w stronę tych zielonych, innowacyjnych rozwiązań, to naprawdę będzie nam po prostu łatwiej. Bardzo dziękuję. Nawiązując jeszcze do kwestii motywacji do upubliczniania spółek, które mają wśród swoich akcjonariuszy fundusze private equity. Kancelaria pana Piotra Jackowskiego, mecenasa Jackowskiego uczestniczy także w międzynarodowych przejęciach i transakcjach, gdzie są partnerzy zagraniczni. Panie mecenasie, jak pan widzi różnicę w finansowaniu na rynku niepublicznym w kraju i za granicą? I co jest tą przeszkodą, żeby w Polsce to finansowanie było na większą skalę? To może troszeczkę obok odpowiem tego pytania. To, co jest chyba dobre dla polskiego rynku kapitałowego jako takiego i ten rozwój, podkreślający, że ten rozwój nastąpił w tym kierunku, z którego powinniśmy się cieszyć, to jest to, że obserwujemy polskich przedsiębiorców, którzy robią akwizycje za granicą, również na rynku niemieckim czy innych dużych, dojrzałych rynkach, co w mojej ocenie podkreśla, że jesteśmy gotowi i do pozyskania tego kapitału, czy to będzie kapitał z equity, czy to będzie dług, ale są w stanie zapewnić to finansowanie i są organizacyjnie gotowi do wniesienia pewnej innowacyjności do tych podmiotów. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, nasz czas dobiega końca. Chciałbym zapytać, czy ktoś z Państwa chciałby skierować pytanie do naszych panelistów? Jeśli nie widzę pytań, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję naszym panelistom. Piotr Jackowski, Piotr Koziński, Aleksander Mokrzycki, Barbara Nowakowska, Katarzyna Szwarc i Rafał Walczak. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i za bardzo interesujące wnioski z tego panelu. Bardzo dziękuję.